Piątek, 1 listopada, Krzysztof Domagała, zapraszam na sport. Takie mecze uwielbiają kibice. Radomiak wystąpi w kolejnym szlagierowo zapowiadającym się meczu pierwszej ligi. Lider zmierzy się na wyjeździe z Miedzią Legnica. Miedź nie kryje swoich ambicji. To zespół, który jeszcze niedawno grał w Ekstraklasie. Chciałby tam już na dłużej wrócić, ale na jej drodze jest rewelacja rozgrywek. Beniaminek, który gromi kolejnych faworytów. Radomiak jest liderem, ma na koncie 30 punktów, o 6 więcej niż najbliższy rywal. Co ciekawe, obie ekipy dały sobie wbić po 17 goli, ale Zieloni zdobyli 24 bramki, a Miedź o 3 mniej. W tym sezonie siłą Radomiaka i Miedzi jest to, że mają w swoich składach wielu bramkostrzelnych zawodników. Spotkanie Miedź-Radomiak rozpocznie się w sobotę o godzinie 12:40. Nie wiedzie się tenisistkom stołowym broni Radom w rozgrywkach pierwszej ligi. Radomianki doznały co prawda minimalnej, ale jednak porażki w wyjazdowym spotkaniu ze Skarbkiem Tarnowskiej Góry. Broń przegrała mecz 4-6. Tym razem Radomianki punktowały tylko w pojedynkach singlowych. Aleksandra Falasz pokonała dwie rywalki, natomiast Kamila Gryko i Daria Duralak zaliczyły po jednej wygranej. Drugoligowi koszykarze Hydrotraku z Kajtatu wygrali wyjazdowy mecz z AZS-em UJK Kielce 97-83. Tym razem najskuteczniejszy w zespole Marka Popiołka był Filip Zygzuła, zdobywca 15 punktów. W sobotę Hydrotrak Radom podejmie Enea Astorię Bydgoszcz. Obie drużyny mają na koncie po 2 zwycięstwa. Podopieczni Roberta Witki raz wygrali u siebie, raz na wyjeździe. Astoria jeszcze nie cieszyła się z wygranej przed własną publicznością. Sobotni mecz ma dla obu drużyn duże znaczenie, bo i Hydrotrak, i Astoria są blisko strefy spadkowej. Ewentualne zwycięstwo w sobotę znacznie poprawiłoby sytuację w ekipie triumfatorów. Mecz rozpocznie się o godzinie 19:30. Już wszystkie wiadomości, które przygotowaliśmy na dziś, teraz zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia jutro.